Witajcie moi mili, dzisiaj na parkingu przed przejściem granicznym w Kołbaskowie siedzę sobie w samochodzie, o który prosiliście już z 6000 razy. Mega petrolheadowa włoska limuzyna z busso pod maską. Przed Wami Alfa Romeo 166, rocznik 2003. Jest to ostatni wypust w wersji przed liftingiem. No ileż jest tutaj charakteru i takiego sportowego sznytu. Tym bardziej, że pod maską pracuje benzynowa sześciocylindrowa 3-litrówka. No 24-zaworowe 3.0 V6 Busso. W tym samochodzie nawet widok silnika już budzi emocje. Generuje on 220 koni mechanicznych oraz 265 Nm. Skonfigurowany jest z sześciobiegową manualną skrzynią biegów. Niesamowita próba autostradowa. Producent deklaruje, że prędkość maksymalna tej jakże niebagatelnej maszyny to 241 km na godzinę. Oczywiście nie ma ona żadnego ogranicznika. Przyspieszenie do setki natomiast wynosi 7,9 sekund. No i dobra, myślę, że to by było na tyle. Czas startować. No nie mogę się już doczekać próby autostradowej tym samochodem. Takie próby uwielbiam robić. Ale może jeszcze przed wycieczką za granicę zmierzymy sobie ten samochód, ile on ma właściwie do setki, według Raceboxa. No i patrzcie, zrobiłem tylko jeden start, producent deklaruje 7,9 sekundy do setki, a tu proszę, 7,74. No zobaczymy, czy też tak samo będzie z prędkością maksymalną. Myślę, że czas się przekonać. Najprościej będzie to po prostu sprawdzić. No dobra, to palimy maszynę. No proszę bardzo, jak ten samochód pięknie brzmi. Może posłuchajmy sobie. Generalnie auto jest seryjne, ale ma jedynie wymieniony tłumik na sportowy, Remusa dedykowany, więc brzmi troszeczkę głośniej. W ogóle tutaj no niestety będziecie musieli obserwować telefon, który nagrywa, no musiałem improwizować, ponieważ no wczoraj podłączyłem kamerę do ładowania, a niestety mi się jakoś ona nie naładowała, także pełna improwizacja tutaj, ale myślę, że będzie ok, zobaczymy. W każdym razie tutaj mamy prędkość według GPS-u. Proszę bardzo. Dziś na przejściu granicznym w Kołbaskowie dość spokojnie. No kurczę, będziemy musieli tutaj poczekać. Śmigniemy sobie bokiem szybciuteńko. Ale jestem ciekaw, ile ten wóz wyciśnie. No może jeszcze tutaj sobie możemy skasować spalanie. Ruszamy. No i dobra. Naprawdę elegancko. No są te niesamowite wrażenia z jazdy. A to w ogóle było bez włączonego trybu sportowego STR, czyli Sport Throttle Response podobno, taki to jest skrót. No i teraz, gdy przyciśniemy ten przycisk, no to po prostu auto jest o wiele bardziej takie wyczulone, narowiste. W ogóle tym samochodem, jeśli chodzi o jazdę, no to co? W ogóle nie ma tutaj jakiegoś takiego czegoś, że po prostu telepie ten samochód, czy jest jakiś taki rozpitolony, no nie wiem. Pewnie to jest kwestia przebiegu, ale jest tutaj naprawdę kulturalnie. Wyciszenie jest też spoko. Układ kierowniczy jest naprawdę super, jak na limuzynę z segmentu F. No jest to jak najbardziej taka usportowiona limuzyna. Ciężko tutaj chodzi sprzęgło dosyć, po prostu trzeba je mocno wciskać. Zupełnie tak kiedyś miałem okazję jechać Ferrari F355 w manualu również. No i tam było podobnie. Nadamy sobie na dwójeczkę. No i co?
startujemy. No nie wiem, będzie takie 100-200 chyba, ale z górki auto się pięknie zbiera. O kurczę, z górki no to jest tutaj minus 0,6%, no to wyszło nam 100-200, 18,37. Jest to rewelacyjny wynik. Później oczywiście spróbujemy sobie zmierzyć ten samochód na bardziej równym terenie. No takie dwie stóweczki to tutaj naprawdę luźniuteńko. Tu na szóstym biegu nie wiem do ilu na piątce moglibyśmy się bujnąć. Patrzcie, taka Alfa 166, ludzie gadają jakieś dziwne rzeczy o tym samochodzie. A tutaj, no nie wiem, na razie było 219 km na godzinę. I super pewniak, naprawdę super pewniak. Czekajcie, tutaj muszę poprawić sobie wskaźnik. GPS, telefon, bo mi ciągle przyciska. O, dobra. Czwarty bieg. Ale jest tutaj cuore sportivo jak najbardziej. Może nie czuć także jak ten samochód mocno się odpycha, bo ponieważ jest po prostu wygodny, komfortowy. Bardzo fajnie się tutaj siedzi. No fotele, gdy na nie spojrzymy, no to przecież zobaczcie. Bo nawet gdy je widzimy, no to chciałoby się w nie po prostu wsiąść. GPS-u 235 km na godzinę, 245 według licznika. No coś pięknego, takie próby autostradowe to ja bardzo lubię. No aż dziwnie zaczynam mówić, ale emocje. Wjechaliśmy już na odcinek specjalny. Średnie zużycie paliwa 18,9. Także mało. No co ludzie mówią, że bus to tyle pali? Ale tutaj padnie rekord jakiś. 250 km na godzinę, a dopiero zaczyna się zjazd. 240 było mniej więcej równo. Dobra, hamujemy. 251 km na godzinę według GPS-u. Ja pierniczę, co za emocje. Zjeżdżamy sobie na drugim zjeździe za przejściem granicznym w Kołbaskowie na Szmylny, rzecz jasna. 251 km na godzinę według GPS-u, realne. No to co, nawet nie patrzyłem sobie na prędkościomierz, tylko na GPS. To chyba prędkościomierz został tutaj zamknięty, coś tak czuję.
no naprawdę zacne domykanie budzika. Otwieramy okno troszeczkę bardziej. W dzisiejszym odcinku oj, będzie tutaj czego posłuchać. No i co? Próbujemy. No coś wspaniałego, jest to zdecydowanie najładniej gadająca sześciocylindrówka, jaką miałem okazję jeździć. Po prostu ten dźwięk jest taki, to Alfa Romeo, więc jest wszystko przepełnione taką namiętnością chyba. Ale nie, no naprawdę, chodzi przepięknie ten samochód. Tak zupełnie inaczej niż inne sześciocylindrówki, jest to niesamowite. Dobra. Tutaj myślę, że trzeba cisnąć, mimo że jest pod górę, potem będzie z górki, może się bujniemy. Nawet nie zwróciłem uwagi z tych wszystkich emocji, no Alfa Romeo to emocje. Nie zwróciłem uwagi, jaki jest dzisiaj wiatr. Tutaj sobie poprawię troszeczkę. No, w ten sposób myślę, że będzie lepiej. Naprawdę byłbym zdziwiony, jakby tutaj Alfa Romeo poszła jeszcze więcej. No i chyba będzie ciężko. Chyba będzie ciężko. Skoda Octavia RS. No kurczę, mogłaby się podłączyć do naszego tutaj wyścigu z wiatrem. Tam sobie szósty bieg. Silnik jest elastyczny, 3 litry pod maską. Ja pierniczę, no pięknie. Będziemy już dalej cisnąć. Było 245 teraz kilometrów na godzinę. Fenomenalnie. No strasznie mi się ten samochód podoba. Ja pierniczę. No i to jest idealny przykład, że możemy bardzo fajny, bardzo ciekawy samochód sobie kupić w też rozsądnej cenie. Dobra. Zresetuję sobie tutaj 100-200. Zwalniamy. Trzeci bieg. Poczekamy, aż się tam ciężarówki wyprzedzą. No dobra. Proszę, 19.05 i spad tutaj mamy 0, minus 0,8%. Także było delikatniutko z górki, niecałe 20 sekund, 100-200. Przypominam, taki Mercedes E55 AMG, akurat z podobnych lat, 354 konie mechaniczne, miał 14.6, a tutaj poniżej 20 przy 220 koniach mechanicznych. Naprawdę bardzo dobry wynik. No nie wiem, tutaj sobie tak możemy polecieć w sumie na pół gwizdka. Ja pierniczę, jak to auto reaguje na wciśnięcie pedału gazu. Nawet przy 180 czujemy wciśnięcie na szóstym biegu. O, tutaj się tak troszkę jeszcze dobujamy. Jest trochę ruch, z tego co widzę na horyzoncie. No jadąc tak szybko patrzymy aż po horyzont, co się dzieje na drodze. No wyprzedzanie to sobie warto też wcześniej odpuścić gaz. Bardzo
powolne wyprzedzanie, zaznaczmy. W ogóle nie było wyprzedzania, ale fake. Co to miało być? Golfik pewnie 1.6 TDI. Mieć troszeczkę ciężko. No dobra, tutaj kolejne wyprzedzanie. No to nie ma sensu już Alfy piłować. I tak pokazała, co potrafiła. Naprawdę elegancki wynik. 251 km na godzinę według GPS-u. Do setki co? 7,7 sekundy mniej więcej. No i 100-219 sekund. Tak około pi razy oko. No nic, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się bardzo podobał. No mi niesamowicie. Było coś wspaniałego. No Alfa 166 Busto i próba autostradowa po latach przy 220 koniach mechanicznych, 251 km na godzinę według GPS-u. Coś pięknego. Trzymajcie się, pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie. Na razie.